Witamy Was na trasie z wielkimi przygodami. Zaczęło się od tego, że pod samochodem coś zaczęło haratać. Okazało się, że osłona poszła. No i w serwisie 2 godziny poszło. Czy roboty to były 2 minuty? Ale... 2 minuty. Teraz godzina jest 8:50. Wyjechaliśmy dopiero z Opola. Naprawdę mówiąc, to powinniśmy być daleko, daleko. Według nawigacji na miejscu będziemy o godzinie około 14:48. A żeby jeszcze było wesoło, to jeszcze druga przygoda spotkała, bo jak tylko wyjechaliśmy, chciałem uruchomić nawigację Garmina. No oczywiście nawigacja nie działa, nie ładuje. Została nam kamerka sportowa i gimbal. Tyle na razie. Niestety, stoimy na drodze korek. Wypadek. Ile kilometrów było? 3 kilometry? 3 kilometry. Zaraz zobaczymy, jaki duży korek jest. Cyk. No i co? Jaki jest koreczek duży? Według tej nawigacji godzina 35 minut korka. No właśnie. To jest pech. I co tu pokazują? Proszę bardzo. Tak wygląda na nawigacji droga. Autostrada. No to jedziesz niedaleko gdzieś. Gdzie jedziesz? Śniadanką wie mogę zjeść. Gdzie? Do domu na śniadanku jedziesz? Dobra. Czekamy, stoimy. Pomału się ruszają. 7 czy 8 kilometrów korka. Czekamy. Nie zdążymy chyba na rybie dzisiaj do Pucka. Dokumentujemy przejazd do Pucka. Stoimy w korku już pół godziny. Przerwa śniadaniowa. Nawigacja podaje, że jeszcze godzinę 20 jest koreczka, więc wzięliśmy się za śniadanie. Tragedia. Zaczęło się od tego, potem jak zamykałem drzwi od mieszkania, sobie przypomniałem, że nie wziąłem maseczki. I się wróciłem. I to chyba był ten sztych do Haj. 400 km do Pucka i korek 7-8 km korka. W tej chwili informacja jest, że jeszcze będzie ile? Godzinkę z hakiem. Będziemy tak się czołgać. Jest! Jaki urok! No to panie Rom, jesteśmy na trasie na jeden, ostatnie 300 km. Piękna pogoda, niebieskie niebo, kolorusy, zaraz zobaczymy z innej kamerki. Wreszcie dotarliśmy do A1 i można jechać. Miejmy nadzieję, że wreszcie pochody skończymy z korkami. Romek przed chwilą dzwonił, wypłynie na zatokę przed nami, my przyjdziemy na nim znać i wróci. No, wreszcie, nareszcie, korki nas ominęły. Po około 2 godzinach rozwalania się. No, ty, może to powinniśmy być na miejscu. Duńska Wola, pojechamy teraz w miasto. Jest godzina... Jest 13, godzina... 13. 13. O 13 mieliśmy być już w Pucku. No, mamy jeszcze 420 km. 420 km do starzenia. A jeden do Pucka mamy jeszcze około 300 km. Kierowca zadowolony. Wreszcie kłopoty się skończyły. Można trochę skrzydełka rozwinąć. Tak jest. Można jechać 150, a nie 50. Ale najważniejsze, że jest piękna pogoda. Tak jak miało być. W Pucku miała być ładna pogoda. Jest. 16 stopni na dworze. Proszę bardzo. Taka pogoda piękna. Chmurki, niebo piękne. I belony czekają. No, ale macie ryb? Słyszałem, gdzie te ryby? Włodek czeka już, Kaziu, na ciebie. Co? Włodek czeka na ciebie.
Ale popatrz, belon nie odda. Belonę trzyma. No, zimno. Co tam wyłazi? Beluna. To ją daj. Dom żeglarza. Dzień dobry. Wstaliśmy, tu żeśmy spali, tam żeśmy dalej zjedli śniadanko i będziemy zapychać na Belonę. Mamy miejsce slegowania, cacy, port, a tam już czekają. O, tam już kogoś słychać, więc będziemy jechać. Ahoj. Co mi tu wsadza głowę wędkę? O, chłopie. Jesteśmy w Pucku wreszcie. Wypływamy na Belonę. Słoneczko świeci pięknie. Super pogoda. Wiemy, gdzie są ryby. Czyli startujemy. Przygotowania do pełnej rejestracji dokumentacji. Jest. Odpływamy. Przygotowany? Tak, dokumentacja odpływamy. Będzie. Mamy. I tam żegnamy chwilowo. No, Lucjan już nakręcił, co trzeba było do nakręcenia. Tu jeszcze przywitamy pana Szykra. Tak, odnotuję, że 1 plus 3 wypływają. I w takim samym stanie osobowym prosimy z powrotem. Dobra. Tam będzie wypłynął. No. A to za nami to jest bodajże kilwater. Trzy kotwice założone na prawo. Ja wiem, chciał ode mnie jeszcze jedną. No jak to trzy belony, to lepiej, żeby się nie pomyliły. Nie wróci trzy sztuki. Czemu się nie stoi z tym kamieniem? Czemu to nie stoi? Bo to nie jest do wędek. Wypływamy z Pucka, na horyzoncie wiatraki. Płyniemy w nasze miejsce. Rumeczek załatwił sobie wędkę. Ale słuchaj, ja wziąłem tylko, żeby zapiąć ją tu. Wystarczy, że przegniesz tak już. No ale tamto to ja mogę wyginać na wszystkie strony. No. Dam ci zapasowo. Idziemy odwiedzić Szypra. Nagramy coś, jeżeli można, na juterek. Szuwary. Jak tu mamy głęboko? 4 metry. Tak zawsze było najlepiej. 2,5-3 metra. Widać takie tygrysie łaty, takie piaseczek. Zioła, zielsko i lewnizie tam i z powrotem. Bida się stała, no króca fix. Taka ładna wędka. Ale wiesz co? To może być na podlodówkę. Nie? Romek? Na podlodówkę dobre będzie. Także straty są małe. Poradź mu, niech da ogłoszenie w internecie. Zestaw tajemniczy. Jeden. Tu drugi. Ładnie plikuje. Pierwsze rozdanie.
Zeszła? No, pierwsza. Nie, pierwsza ryba, mała, ale jest. O, jak pięknie złapała. Pięknie. Malutki samiec. Mikro. Mikro. Romeczko, zapaj. O, o. No i jest. Jest. No bierz ją, żebym mógł nakręcić. Bierz ją, żebym mógł nakręcić. No. Czekaj, już. O, fajno. Jest sztuka, jest. Ładnie. Teraz możemy jechać. Wyczepiło się. Bo chwyciła, nie trafiła. Chwyciła, bo ona tu raz chwyciła, drugi raz chwyciła. Nie trafiła. Większa. Malutki, drobniutki, cacy. Romek, uważaj. Znowu taki mały. Mały. Jest bezdrowy i dawno stąd też. No, Lucjan walczy z kolejną piękną welonką. Same samce. No nie będą same samce, ale ładne są, pięknie błyszczą, pięknie wzięła. Jesteś też na kamerze u mnie. Pięknie wzięła. A, dzień dobry, tak? I w drugą stronę też. No podnieś ją, wyżej ją podnieś, tak, pokaż. Czekaj, ja zrobię najazd. Nie ruszaj się z nią. Tak. O. Dobra, jedzie. Jedziemy. Wyczepimy. No, zbieraj twoją rybkę, zbieraj. Pokaż, jaką masz dużą. Ładna. Romeczku, zrób mi miejsce. Same samce. No. To jest ta największa. Na górkę? Nie. Kolorową blach. No ładna. Opa! Ta największa. O, Luciano wyciągnął taką piękną, śliczną, długą. Tak, zaraz ją zmierzymy. I ona ma tak od ogona się ciągnie, tak się ciągnie i tak ciągnie i błyska. No strasznie jest duża, strasznie. Daleko jest. Na boczek? Zawinęła się.
Tak? No i dobrze. Dobra, tyle mi się udało złapać, czyli 4 sztuki zaliczone, między innymi 72. Ale wiesz co, Kazik, to przepraszam, bo ja bardzo samo na tym jak jestem uchany. Melonada zaliczona. Dzięki. To jest połów roku 2020. Czerwiec. Wow, i wracamy. Okay. Wiemy, gdzie są ryby. Pięć godzin fotografuję.